Turek.net.pl. Relacja. Wszyscy sobie przetrenowali, czekamy na tą 12. No jest za 20. Także niech sobie każdy teraz odsapnie. Wiele tak szło, żeby nie było żadnych przerw, żeby tego robić. O co chodzi w akcji? W akcji chodzi o dotarcie do społeczeństwa, do ich świadomości, żeby nie przejść obojętnie obok leżącego na ulicy. Nie wiemy, czy to jest nieprzytomna osoba, czy pod wpływem alkoholu. Należy dojść, sprawdzić. Wiadomo, że zwiększamy mu wtedy szansę na przeżycie, bo z każdą minutą 10% maleje szansę na przeżycie człowieka. Po 4 minutach obumiera kora mózgowa. Na co należy zwrócić uwagę, że mając nawet najlepszy sprzęt wyszkolonych ludzi, nie zawsze ta karetka dojedzie na czas do pacjenta. Jeżeli my się zainteresujemy, jeżeli my podejmiemy akcję ratującą życie, pacjent ma duże szanse na przeżycie. Organizatorem jest Fundacja Złota Godzina. Mamy tutaj sekcję w OSP. Pomaga nam OSP, no patronat medialny maturek.net.pl. W ubiegłym roku wzięło 83 000 ludzi w tej akcji, z 1100 tam około instytucji. Inicjatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i to będzie dokumentowane, będzie to filmowane, zapisywane. Nie wiem, czy nam się uda pobić rekord, być może nam się uda. Wybiła. Potwierdzamy, jest 12. Jest 12. Tak, na ten bije. Proszę bardzo, zaczynamy. Ja w międzyczasie będę komentował, tak. Chłopacy sprawdzają przytomność. Tak. Tak. Chłopaki, odsłońcie. Ci, którzy będą ich podmieniać, to po prostu będą przejmowali tylko resuscytację, tylko uciskanie klatki piersiowej i wdechy. Ale początek zaczynamy normalnie, tak jak powinno być. Jakie wydarzenie miało tutaj miejsce? Panie redaktorze, 16 październik jest to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, organizowany przez Europejską Radę Resuscytacji i Polską Radę Resuscytacji. Jednocześnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy robi coś takiego, że bicie rekordu w jednoczesnym uciskaniu klatki piersiowej przez największą liczbę osób. Jest to organizowane od godziny 12 do godziny 12:30. I tutaj Ochotnicza Straż Pożarna, Fundacja Złota Godzina i portal Turek.net.pl podjęły jakby taką inicjatywę, żeby przeprowadzić coś takiego na terenie miasta, a wręcz właśnie na ulicy przed OSP, no bo tutaj mamy akurat plac i chcieliśmy wyjść na zewnątrz z tą inicjatywą, żeby po prostu, żeby ludzie mogli podejść i spróbować uciskania klatki piersiowej. Co trzeba było uczynić, żeby pobić ten rekord? No w ciągu pół godziny właśnie jak największa liczba uczestników miała przeprowadzić resuscytację, czyli pierwszy zaczynał normalnie, tak jak się uczy na szkoleniach, a następni podmieniali i prowadzili uciskanie klatki piersiowej, no bo jak wiemy w zatrzymaniu krążenia pierwszą czynnością najważniejszą to jest właśnie uciskanie klatki piersiowej. W drugiej kolejności jest zastosowanie defibrylatora AED, ale pierwszą czynnością, która trzykrotnie zwiększa szanse na przeżycie człowieka w NZK, jest właśnie uciskanie klatki piersiowej. Czy jest Pan zadowolony z przebiegu akcji oraz ilości uczestników? Panie redaktorze, dla mnie to nawet jakby jedna osoba tu przyszła, to też bym był zadowolony, bo znaczy to, że ktoś się czegoś nauczył. A Pan widział, ile było tutaj szkoła. Pani Ewa Łączna zaangażowała swoją klasę. Widział Pan nawet, co niektórzy radni przyszli, więc dla nas, dla wolontariuszy, dla druhów i pewnie dla organizatorów, to nawet jakby jedna osoba przyszła, to już jest wielki sukces, a tu było tylu, więc myślę, że no, nie minęliśmy się z celem, organizując coś takiego. A dlaczego w kraju, w Polsce jest to takie ważne? No ważne jest, bo cały czas ta świadomość tych ludzi, no panie dyrektorze, powiem tak, mamy najlepiej wyposażone, jedne z najlepiej wyposażonych karetek w Europie, mamy jedne z najkrótszych czasów dojazdów tych karetek i co? I największą mumierialność wśród ofiar wypadków. Dlaczego? Jak pan myśli? No właśnie dlatego, że wiara boi się podejść, boi się tej pomocy udzielić, a w zatrzymaniu krążenia, tak tu pokazywaliśmy, uciskanie klatki piersiowej, co tutaj niektórzy pierwszy raz to robili, jest to bardzo proste, a trzykrotnie, tak jak już wspominałem, szansa na przeżycie tych poszkodowanych wzrasta, więc tak jak tutaj już organizatorzy, czyli ta Fundacja Straż Pożarna, Turek.net.pl, który jest przychylny takim akcjom, no, robią to po to właśnie, żeby uczyć, żeby pomagać, no, swój własny czas poświęcają, no, trzeba coś w życiu robić, panie redaktorze. Dziękuję serdecznie, panie druku. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.